31 października to 17 dzień inwazji UFO. I przy okazji jest to dzień sądu, w sensie ostatni dzień. Zobaczcie, od godziny 19 mamy halloweenową pogodę. I już za chwilę także na niebie pojawią się spotki UFO. Dokładnie o godzinie 19:30, więc musimy sobie nieco poczekać. Ale jak widzicie, pogoda halloweenowa rozpoczyna się nieco wcześniej. Przy okazji spotki, które będziemy dzisiaj sobie fotografować, jest ich 13. Są dostępne od godziny 19:30 aż do 6:30, więc mamy mnóstwo czasu na zrobienie im foty. Oczywiście, jeżeli nie zdążymy jakimś prawem, no to możemy kolejnej nocy także kontynuować naszą fotograficzną podróż. Przy okazji jest to dzień, w którym UFO będzie wciągać, więc mamy szansę na... mamy pewną szansę na zdobycie unikatowej broni. W tym materiale wszystko wam zaprezentuję, a najpierw niech pojawią się spotki UFO! Tak jest, zobaczcie ile ich jest! Wszędzie są! Więc najpierw zacznijmy robić foty. Pierwsze 5 spotków to są te, które były wczoraj, więc są powracające. Jeżeli zrobiliście fotę wczoraj, to nie musicie robić. Ale dla formalności pokażę. Jest to spotek numer 13. Znajduje się dokładnie w tej lokalizacji. Jak zawsze naszym zadaniem jest zrobienie mu foty. A jak mówiłem, jeżeli zrobiliście to wczoraj, no to dzisiaj nic nie doceniecie za robienie tych fot. Spotek numer 14 znajduje się tutaj na tamie, raczej nad tamą. Także jak mówiłem, jest to powracające, więc żadnej nagrody nie dostaniemy, jeżeli oczywiście tę fotę zrobiliśmy sobie wczoraj. 15 znajduje się nad napisem Vinewood. Także jak mówiłem, jest to powracająca, więc żadnej nagrody nie mamy, jeżeli zrobiliśmy fotę sobie wczoraj. 16 także jest powracająca, więc żadnej nagrody za zrobienie foty nie dostaniemy. No chyba, że robimy po raz pierwszy, to dostaniemy, a jeżeli po raz drugi, to nie dostaniemy. Wiecie, o co chodzi. Spodek numer 17. Jest to ostatni powracający spodek. Kolejne będą wszystkie nowe. Więc tutaj oczywiście nagrody żadnej nie dostanę, bo fotę zrobiłem wczoraj. Ale dla formalności cyklijmy ją. Może nie latajmy już od jednego do drugiego, tylko po prostu walnijmy 4 foty naraz. UFO numer 18, 20, 21, a także 24. Znajdują się w tych lokalizacjach i z tej perspektywy jestem w stanie walnąć im wszystkim fotę. Więc zróbmy to. Więc tak, najpierw walimy temu i wyślijmy do Megi. Wpadł 15, więc zróbmy fotę teraz temu. Przybliżcie na maksa jak się da, dajcie to w centrum, żebyście mieli pewność, że wam zalicza tego co powinno. I wyślijcie do Megi. To jest najszybciej zrobione 60 tysięcy w moim życiu. Zobaczcie, że z tymi w jednym miejscu cykamy 4 fotki i dostajemy za każdą 15 tysięcy. Pięknie, pięknie. Cyk. Ogarnięte. 19 i 22 znajdują się w takich lokalizacjach. Dokładnie pokażę z bliska, żeby nie było wątpliwości. A teraz zróbmy fotę. Z tej perspektywy jestem w stanie je łatwo zauważyć. Więc na początek 19. A teraz 22. Gotowe. Przy okazji zrespi mi się oprawca. I popsuł mi nagranie. Niemiło. UFO numer 23 znajduje się w tej lokalizacji. Zróbmy mu fotę oczywiście. Więc cyk. Mamy to. Spodek numer 25 znajduje się w tej lokalizacji. Jest to przedostatni spodek, który musimy sfotografować. Więc robimy fotę i wysyłamy tą fotę oczywiście do Omegi. C.
I ostatni spodek, numer 26, znajduje się w tej oto lokalizacji. Robimy fotę, oczywiście, i dostaniemy nagrodę za to UFO, a także nagrodę za zrobienie zdjęcia wszystkim UFO. Proszę bardzo! Za zrobienie foty wszystkim UFO dostaliśmy łącznie 540 tysięcy hajsu, a także 27 tysięcy RP. A do naszej garderoby wpadły czapeczki. Mamy szarą czapkę Belief, czarną czapkę Belief, odblaskową czapkę Belief, a także to samo tylko w wersji odwróconej. Ale proszę Państwa, to nie jest koniec eventu, bo teraz najciekawsze. Tylko dzisiaj, no bo jutro eventu w sumie nie będzie. Mamy możliwość zostania wciągniętym przez spodek UFO. Jak w poprzednich dniach była taka akcja, że jeżeli byliśmy blisko spodka, no to on nam znikał. Teraz nam nie znika, a wręcz walczy z nami, bo jeżeli wejdziemy w jego promień, to on nas do środka wciągnie. To, co teraz zobaczyliście, to było zwykłe wciągnięcie nas przez spodek UFO. Jeżeli UFO wciągnie was w ten sposób, to odblokowujecie zielone bokserki UFO i białe bokserki UFO. Do tego wpada wam także taka oto koszuleczka, która ma na sobie ukryty napis One day will reveal all. Ale nas bardziej interesuje inne wciągnięcie. Wciągnięcie, które zapewni nam dostęp do spodka UFO. Niektóre źródła podają, że macie 50% szansę na to, że was wciągnie do środka, ale nie jest to prawda, bo ja na przykład dzisiaj byłem wciągany z 15 razy i nie uwierzycie, wciągnęło mnie tylko i wyłącznie 2 razy, więc szansa raczej nie wynosi 50%. Budzimy się na stole. Możemy się rozglądać, ale też możemy sobie wstać, naciskając odpowiedni przycisk. Tak wygląda sytuacja. Możemy sobie swobodnie tutaj chodzić, mamy 10 minut. Jesteśmy tylko w ten sposób ograniczeni czasowo. Możemy sobie z stołu podnieść odpowiedni przedmiot. Tylko musimy go tu znaleźć. Jest to, proszę Państwa, łom. I akurat u mnie leży sobie tutaj, okej. Okay. No to go podnosimy oczywiście. Ona mi się przyda do blokowania broni. Teraz udajemy się w te pomieszczenia, na ten korytarz. I zobaczcie, że tutaj mamy Juggernauta, który leży sobie na stole. Mamy jajo UFO. Mamy także tam, widzę, laserowe bronie. W kolejnym pokoju jest jakiś magazyn. Zaraz się nim zajmiemy. Bo kolejny pokój, który zobaczycie, jest opresorek. Tutaj mamy jetpack. I tam są dźwignie. Dźwignie akurat to jest rzecz skomplikowana, więc tym zajmiemy się potem. Najpierw zajmiemy się tym oto pomieszczeniem, bo to jest jedyne pomieszczenie, które jest otwarte. To pomieszczenie jest zamknięte, zobaczcie. Nie da się tutaj wejść. I to samo jeżeli chodzi o to pomieszczenie. To jest zamknięte, nie ma szans na otworzenie tego. Ale inna sprawa jest, jeżeli chodzi o ten pokój, bo on jest otwarty. Możemy sobie swobodnie po nim chodzić. Leży sobie tutaj nawet koteł. Przy nami przybył. A my teraz w tym momencie możemy sobie otworzyć dzięki łomowi tą oto skrzynię. I zróbmy to i odblokujmy tą unikatową broń, podnosząc tą oto walizkę. Jakby co, możemy tutaj przychodzić wielokrotnie, za każdym razem kiedy nas wciągnie, no to z tej skrzyni zamiast podnoszenia broni dostaniemy 25 tysięcy hajsu, a także nieco RP. Więc taka ciekawostka powiedzmy. Teraz, jeżeli chcemy stąd wyjść, to musimy wklepać kod. Kod jest generowany powiedzmy losowo i da się rozpoznać go zwiedzając te pomieszczenia. A na razie po prostu sfailujmy. Zrobimy to w ten sposób, żeby będę klikał cały czas jedną, tą samą dźwignię. Zobaczcie, macie 3 życia. Są one oznaczone tymi kropkami czerwonymi. Ja failuję 3 razy i proszę bardzo, jest alarm i przy okazji gaz, który mnie uśpi i obudzę się w jakimś innym miejscu.
Na całe szczęście razem z moją bronią, więc nie ma żadnego takiego przymusu, że musicie rozwiązać tą zagadkę z tymi dźwigniami. Możecie spokojnie to po prostu olać. Proszę bardzo, budzimy się w tym miejscu. I w naszym arsenale jest nowa broń, która zwie się, proszę Państwa, ogłuszacz. Jest to paralizator, który jest pałką. Ma swój cooldown między tymi ogłuszeniami elektrycznymi, powiedzmy. Tak prezentuje się ta broń w praktyce. Troszeczkę się rechargeuje niestety między tymi naładowanymi, powiedzmy, uderzeniami. Mamy zwykłą pałkę, nie? Więc to nie jest niestety nic takiego wyjątkowego. Ale zawsze jakieś urozmaicenie. No i przy okazji jest to broń, którą możecie zdobyć tylko i wyłącznie dzisiaj. Nie wiadomo kiedy przydarzy się kolejna okazja. Z pierwszej osoby prezentuje się w ten sposób. Rozwiążmy tą zagadkę tak jak Rockstar sobie wymarzył. Tak jak chcą, żebyśmy to zrobili, tak ja zrobię. Zgodnie z tym, jak Rockstar się napracował. No bo tak, wyjść z bronią bez rozwiązania zagadki i bez nagrody za tą zagadkę, trochę przypał, nie? Dobra, więc tutaj budzimy. Nie wiecie ile razy, nie wiecie ile razy, naprawdę. Próbowałem się tutaj zrespić po raz kolejny. To jest tak pogięte, że to szok. Niby w internetach mówią 50%. Nie ma szans, że to jest 50%. Albo mam mega niefarta. Dobra, więc tak. Zacznijmy od tego, że jesteśmy w tym pomieszczeniu. I teraz zobaczcie, jak sobie podbiegniemy tutaj. Przy okazji mogę... A, dobra, to potem. Patrzcie. Tutaj mamy te dźwignie. I są normalnie te symbole, nie? I tutaj właśnie te symbole pokazują nam pokoje. Każdy... Ten symbol odpowiada jakiemuś pokojowi. Zobaczcie, na przykład ten pierwszy symbol. On jest tam, skąd wyszliśmy, nie? I drugi symbol to samo. Jest na którejś z tych drzwi, nie? Trzeci to samo. A więc tak, zaczynamy od pierwszego pokoju. I teraz musimy do niego wejść i sprawdzić, ile takich symboli, który tutaj jest u góry, widzimy. Taki symbol. Szukamy tego symbolu w tym pokoju. On jest na telewizorach. Te dwa telewizory są wyłączone. Tutaj te dwa są włączone. Jeżeli mamy dwa telewizory, to oznacza, że pierwsza dźwignia to jest jako druga do pociągnięcia. Czajcie, o co chodzi. Teraz patrzcie. Kolejny pokój. Pokój ten. Ze skrzyniami. Wchodzimy do niego, a raczej najpierw przed wejściem. Zobaczmy sobie, jaki jest symbol. Dokładnie taki. I zobaczmy sobie. Tu mamy na skrzyniach. Jeden symbol, drugi symbol. Tu jest trzeci symbol. Rozglądamy się, rozglądamy. Przy okazji tutaj widzę, że jest słom, to podniosę. Czemu by nie? A tutaj widzimy czwarty symbol, proszę bardzo. Są cztery symbole. Czyli ta dźwignia z tym symbolem będzie pociągana jako czwarta. Przy okazji pozwólcie, że zabiorę sobie nagrodę za podniesienie broni po raz drugi. Jest 25 tysięcy i nieco RP. Dokładnie. Teraz kolejny pokój. Pokój, w którym są bronie, a także przy okazji jest tutaj Juggernaut, leży sobie. I zobaczcie, bronie tutaj mają na sobie ten symbol. Akurat u mnie zobaczcie, że jest tylko i wyłącznie jedna broń. I ta jedna broń ma na sobie symbol, więc jest to dźwignia numer 1. I jest jeszcze ostatni pokój, ostatni ma ten symbolem. Symbol ten możemy zauważyć na laptopach. Widzimy jeden laptop otworzony. I drugi laptop tam widzę jest. I trzeci, okej, czyli ten symbol, dźwignia z tym symbolem raczej, to jest numer 3. Więc skoro wszystko już wiemy, to po kolei. Dźwignia, ta, jak jest pierwsza, czekajcie, bo już się sam pogubiłem. Tak, więc jeszcze raz, ja wszystko już wiem. Dźwignia pierwsza jest przy broniach, a bronie mają symbol... taki, te trzy, takie coś. Więc pociągamy tą jako pierwszą, nie? Działa!
Teraz, druga. Symbole były na telewizorach, czyli tutaj. To jest jako ta. Więc pociągamy. Następnie mamy trójeczkę i trójeczka jest na laptopach, czyli tutaj. Takie coś, ok. No to pociągamy tą. I już kolejnej nie muszę sprawdzać, bo wiadomo, że jedna mi została, więc ją pociągamy. I proszę Państwa, zagadka rozwiązana. Winda się otworzyła, możemy stąd wyjść. Tak jest. Cała tajemnica! Proszę bardzo, nagroda 25 tysięcy. Nieźle. I proszę Państwa, to tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. Dziękuję Wam za obecność, cześć, elo!